Zadowoleni jesteśmy, wiadomo, z wyniku, jesteśmy zadowoleni z wygranej. Ta oczywiście wynik tego meczu, jaki by nie był, nie wpływał już na naszą pozycję, także tu no, mieliśmy troszeczkę, jednak mogliśmy podejść do tego meczu ze spokojną głową. Myślę, że jestem zadowolony. Oczywiście były takie, tak jak mówimy, były fragmenty, gdzie oddawaliśmy tą inicjatywę i czasem udało się przeciwnikowi wykorzystać. Natomiast no, pierwsze minuty weszliśmy w mecz tak jak chciałem. Zmieniliśmy trochę styl, czyli zaczynamy i my atakujemy, a nie rozkręcamy się powoli i z tego jestem też bardzo zadowolony. Robimy wszystko, żeby wygrywać po pierwsze i może też po pierwsze na równi awansować do Ekstraligi. Gratuluję sukcesu i życzę awansu. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ktoś mnie zapytał, czy chciałbym mieć taki skład, to tak. Bo to była drużyna, która trenując razem, będąc razem na treningach, posiadając odpowiednią wiedzę na temat poruszania się, współdziałania i po prostu bycia zespołem, po prostu dzień w dzień, to zgranie zdecydowałoby o tym, że ten mecz przegraliśmy. Brak zgrania. Zawodnicy, którzy tutaj doszli, czyli Kamil Bobryk, Paweł Poniatowski, reprezentanci Polski, inni zawodnicy, Gruszczyński, tak, ich akcje mogą cieszyć, tak? Ich postawa, ale to było 15 osób, ale nie grali jakby w tą samą grę. Każdy chciał, każdy miał proste, nakreślone założenia taktyczne, ale to jeszcze jest potrzebne zgranie i w tym upatruję przegraną. No, 10 minut gry w 12 przeciwko 15 w Młynie, brak dwóch zawodników w Młynie, no i to się skończyło przyłożeniem, wepchnięciem przez Lublin. No, Lublin jest, w tamtym sezonie pokazał, że jest drużyną mocną. W tym sezonie postawił sobie cel awansu, pościągał dobrych, wartościowych zawodników, dobra dziesiątka, dobry obrońca. No i trzeba im złożyć najszczersze gratulacje, no bo pokazali grę zespołową, grę kombinacyjną, mieli pewne swoje atuty, my próbowaliśmy im je odebrać, mieliśmy atuty w Młynie, no i tak to już się skończyło. Porażka boli, tym bardziej, że można personalnie powiedzieć, że z takim składem to można zawojować. No niestety ten czynnik, zgranie i po prostu bycie i czucie się na boisku zadecydowało o dzisiejszej porażce. 5 minut, 3 żółte kartki, no to 3 przyłożenia stracone, no to bieganie w 12 przeciw 15 i z drużyny w jakiś sposób zeszło powietrze. No, to jest też kolejny mecz, w którym gramy dobrze pierwsze połowy. Dokonujemy zmian nie gorszych. Tutaj prowadziliśmy 10-8 i nagle coś po prostu przestaje funkcjonować. Jedna kartka, później druga, trzecia. I faktycznie uciekło powietrze. Lublin na fali wykorzystał tą przewagę. Zdobył punkty. Tutaj nawet na boku rozmawiałem z trenerem Budowlanych. Też był zdziwiony niektórymi decyzjami sędziego. No, ten sędzia z jakimiś francuskimi korzeniami no, porządkował tą grę, no, ale czasami ta gra była i krzywdząca w stosunku do Lublina. A nie chcę zwalać, że sędziował po gospodarsku, ale lekko przyczynił się, że Budowlanym grało się Lublin grało się zdecydowanie łatwiej. Nie powiem, że był tendencyjny, ale czasami te decyzje były po prostu dziwne, niezrozumiałe. Co dalej? Co dalej? No zostaje w tej chwili, zostaje walka o piąte miejsce. W tej chwili nie znamy rezultatu meczu Ruda Śląska, Legia Warszawa. To zadecyduje, gdzie gramy. Jeżeli wygra Legia,
to mecz o piąte miejsce rozgrywamy w Łodzi 21 w sobotę. Jeżeli wygra Ruda, przeskakuje nas i wtedy najprawdopodobniej gramy mecz o piąte miejsce albo w Legii, albo w Rudzie. Musiałbym spojrzeć, bo zależy czy to będą bonusy, czy tylko wygląda za 4 punkty. Więc czekamy do rozstrzygnięcia tego meczu z Legią. Ja prosiłem gospodarzy tego meczu, żeby ten mecz był rozegrany w tej samej godzinie, żeby nie było jakiegoś takiej dziwnej, korespondencyjnej po prostu takiej gry. No, nie udało się przełożyć o tą godzinę. Więc no, czekamy, no, za chwilę ten mecz się skończy i będziemy wszystko wiedzieli.